Dzień 11 lutego 2013 roku stanowi w historii Kościoła, myślę także i świata, wyjątkową datę. Tego dnia Ojciec Święty Benedykt XVI podczas konsystorza podał do informacji, że z dniem 28 lutego 2013 roku zrzeka się urzędu świętego Piotra, biskupa Rzymu. Sytuacja bez precedensu, wyjątkowa, szok, niedowierzanie. Myślę, że to były główne uczucia, jakie towarzyszyły, myślę, milionom ludzi na świecie wtedy. Najdrożsi bracia, zawezwałem was na ten konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy powielekroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią świętego Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością oświadczam, że rezygnuję z posługi biskupa Rzymu, następcy Piotra, powierzonej mi przez kardynałów 19 kwietnia 2005 roku. Także od 28 lutego 2013 roku od godziny 20 rzymska stolica, stolica świętego Piotra, będzie zwolniona, sede vacante, i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali konklawę dla wyboru nowego papieża. Najdrożsi bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół Święty opiece najwyższego pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I błagamy Jego Najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią ojców kardynałów w wyborze nowego papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem świętemu Kościołowi Bożemu. Dotychczas taka sytuacja zrzeczenia się urzędu świętego Piotra, biskupa Rzymu, w historii Kościoła wydarzyła się tylko raz. Było to blisko 700 lat temu przez papieża Celestyna V. Szok, niedowierzanie, przecieranie oczu ze zdumienia, to były te stany, które towarzyszyły wówczas milionom ludzi. Co teraz będzie? Jak dalej potoczą się losy Kościoła? Skoro papież zrzeka się urzędu, to co tak naprawdę dzieje się w tym kościele? Dlaczego? Co było przyczyną abdykacji papieża? To były zasadnicze pytania, które były na ustach wówczas wielu ludzi. Dla mnie osobiście ta sytuacja, te wydarzenia abdykacji papieża Benedykta XVI w pewnym sensie przypominają sytuację Kościoła po śmierci papieża Jana Pawła I. Oczywiście sytuacja troszeczkę inna. Tym niemniej pewna atmosfera szoku, niedowierzania, zaskoczenia bardzo łączy te dwie sytuacje. Na myśl przychodzi mi tutaj fragment kazania kardynała Karola Wojtyły, który wówczas w katedrze krakowskiej wygłaszał homilię w czasie mszy świętej żałobnej po śmierci właśnie kardynała Albina Lucianiego, czyli papieża Jana Pawła I. Wówczas kardynał Wojtyła pytał: dzisiaj cały Kościół pyta dlaczego?
Nie wiemy, co to oznacza dla Kościoła. Nie wiemy, co Chrystus chciał przez to powiedzieć Kościołowi i światu. Oczywiście te pytania ówczesnego metropolity krakowskiego 16 października miały swoją już odpowiedź. I myślę, że tak samo było w przypadku abdykacji papieża Benedykta i w konsekwencji tego wyboru papieża Franciszka. Bóg, który nie pozostawia swojego ludu, który zawsze, niekiedy nawet zmieniając plany, zmieniając pewne okoliczności, nie czyni swojej owczarni bez pasterza. Tak też było w tej sytuacji, kiedy na tron, kiedy to na biskupa Rzymu zostaje powołany kardynał Bergoglio, metropolita Buenos Aires. Papież z końca świata, jak sam siebie nazwał, przez media okrzyknięty rewolucjonistą. Myślę, że bardziej niż rewolucjonistą, trzeba tutaj mówić o ewolucjoniście. O tym, który nie dokonuje w Kościele rewolucji, ale tak naprawdę ewolucji, czyli po prostu konsekwencji pewnych działań, które mają początek w swoich poprzednikach i tak jak to ma zwyczaj w Kościele, jeden buduje właśnie na drugim. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle. Bracia i siostry. Buonasera. Dobrego wieczoru wam. Voi sapete? Wy wiecie, che il dovere del conclave, że obowiązkiem conclave era di dare un vescovo a Roma. Jest dać ofiarować biskupa Rzymu. I miei fratelli cardinali. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie, quasi alla fine del mondo, że go wzięli chyba z końca qui świata. Ale jesteśmy tutaj. Vi ringrazio l'accoglienza. Dziękuję wam za przyjęcie. La comunità diocesana di Roma al suo vescovo. Grazie. Za przyjęcie biskupa diecezji rzymskiej. Prima di tutto, przede wszystkim vorrei fare una preghiera. Chciałbym pomodlić się per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Za naszego biskupa emeryta Benedykta XVI. Preghiamo. Módlmy się tutte insieme. Wszyscy razem. Per lui, perché il Signore lo benedica. Za niego. E la Madonna lo custodisca. Aby Pan Bóg mu błogosławił, a Matka Boża go strzegła. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo. Zaczynamy tę drogę. Questo cammino della Chiesa Biskup di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte to le chiese. To Kościół Rzymu, który przewodzi w miłości wszystkich kościołów. Jest to droga braterstwa, miłości di fiducia fra noi. I wzajemnego zaufania między nami. Preghiamo. Módlmy się. Sempre per noi, zawsze per l'altro. Módlmy się jeden za drugiego. Preghiamo per tutto il mondo. Módlmy się za cały świat. Perché ci sia una grande fratellanza. Aby było w nim wielkie braterstwo. Vi auguro, życzę wam, che questo cammino, aby ta droga chiesa, kościoła, che oggi incominciamo, którą dzisiaj rozpoczynamy, mio cardinale vicario, i mi pomoże mój wikariusz tutaj obecny, będzie owocny dla ewangelizacji bella città, dla tego pięknego miasta. I teraz chciałbym udzielić błogosławieństwa. Ale proszę was, zanim papież pozdrawi lud, proszę was, módlcie się, aby Pan Bóg mnie błogosławił, aby Bóg udzielił błogosławieństwo biskupowi diecezji Rzym. Facciamo in silenzio. Uczymy najpierw chwilę ciszy. Preghiera de voi su di me. Na ten czas modlitwy, wasze modlitwy za mnie. Santo Padre Francesco, Ojciec Święty a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione, wszystkim, którzy uczestniczą za pośrednictwem nowoczesnych środków społecznego przekazu, nadaje odpustu zupełnego w sposób ustanowiony przez Kościół. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogąca zachował na długo w przewodzeniu Kościołowi w pokoju i jedności dla całego Kościoła i całego świata. Udzielę wam błogosławieństwa, wam i całemu światu, wszystkim kobietom i mężczyznom dobrej woli. Santi Apostolis Petrus et Paulus, apostowie, decorum potestate et autoritate confidimus, mocą apostołów świętego Piotra i Pawła, za pośrednictwem niech udzieli wam błogosławieństwa. Przez zasługi Matki Bożej Dzielicy, świętego Archanioła Michała, świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich świętych, niech się zmiłuje nad wami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy wam grzechy, niech was doprowadzi Jezus Chrystus do życia wiecznego. Udziela wam odpustu zupełnego, odpuszczenia waszych grzechów, cor sempre penitens et emendazione in vite, gracia nel consolazione Sancti Spiritus. Et finale in perseverancia in bonis operibus trio ad vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei
omnipotentis. Błogosławieństwo Fateris, Ojca Wszechmogącego, et Filii, Ojca et i Syna Sancti, i Ducha Świętego, descenda super vos, nie stąpi et na mania was semper, i pozostanie na zawsze. Amen. Pierwsze błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka. Urbi et orbi, nas i cały świat. Słyszymy radość, aplauz. Dla Kościoła w Rzymie, dla całego Kościoła powszechnego, wielka radość, to wielkie święto. Otrzymaliśmy nowego Ojca Świętego Franciszka. Fratelli e sorelle, bracia i siostry, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Jeszcze raz serdeczne podziękowanie pregate za przyjęcie. Pozostawiam was, módlcie się za mnie. Zobaczymy się już niebawem. Udam się do Matki Bożej, aby ona strzegła cały Rzym. Dobrej nocy i dobrego odpoczynku. Od pierwszych dni wyboru papieża Franciszka media nie przestają mówić w zachwycie właśnie o tym nowym papieżu. W pewnym sensie mamy do czynienia z pewnego rodzaju franciszkomanią. Papież, który jest niewątpliwie na ustach wszystkich gazet, wszystkich mediów, jest stawiany jako wzór, jako przykład i tak właśnie powinno być. Ten, który przewodzi ludowi, który przewodzi w Kościele, powinien być wzorem i przykładem. Niemniej trzeba także mieć oczy szeroko otwarte i baczyć, czy czasami osoba papieża Franciszka nie jest brana jako swojego rodzaju bojówka do tak naprawdę walki z Kościołem, ale od wewnątrz. Widać więc, że głoszona przez media rewolucja Franciszka jest tak naprawdę ewolucją, dzięki czemu ma większe szanse, by pobudzić jeszcze większą świadomość ludzi Kościoła. Ponieważ papież Franciszek tak naprawdę nie reformuje Kościoła dekretami, ale stylem swojego życia, stylem sprawowania posługi świętego Piotra. I nie chodzi tutaj tylko o to, że papież nosi stare buty, że zrezygnował z mieszkania w Pałacu Apostolskim, że w kaplicy watykańskiego hotelu, w którym mieszka, odprawia poranne msze święte z improwizowaną homilią, że w hotelowej stołówce je ze wszystkimi, wybierając potrawy ze szwedzkiego stołu, że podczas audiencji na placu świętego Piotra nieustannie przytula ludzi, zwłaszcza chorych, że pozuje z nimi do zdjęć robionych smartfonami. Wprawdzie te szczegóły świadczą o jego osobowości, która pociąga nie tylko katolików, ale znacznie ważniejsze jest wybitnie duszpasterskie ukierunkowanie jego posługi. Nie rezygnując z niczego wynikającej z Ewangelii doktrynie Kościoła, bo tak naprawdę on skupia się na głoszeniu Jezusa, na prowadzeniu ludzi do nawiązywania i pogłębiania osobowej z nim relacji. Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół, który się chyli ku upadkowi. To słowa, które święty Franciszek z Asyżu miał usłyszeć od samego Pana Boga jako program swojego życia. Myślę, że osoba papieża Franciszka jest doskonałą realizacją i przykładem naśladowania swojego świętego patrona. Papież Franciszek, który nie dekretuje Kościoła, ale pokazuje swoim stylem życia, jak żyć, kim być w Kościele i jakim być katolikiem. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Trwamy w okresie Wielkiego Postu, a to czas szczególny i wyjątkowy, także z uwagi na charakterystyczne dla tego okresu nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w tego typu nabożeństwa, które nie tylko przybliżają nam, czym jest męka Chrystusa, pozwalają jakoś uczestniczyć w niej,
ale także stają się dobrą okazją do tego, by we wspólnocie Kościoła wspólnie się modlić. W tych dniach mamy za co się modlić, mamy o kogo się modlić. Prosimy nieustannie o pokój dla całego świata, szczególnie na Ukrainie. Ale modlimy się także za papieża, który rok temu, 19 marca, obchodził uroczyste inaugurację swojego pontyfikatu. 19 dzień marca to w Kościele powszechnym także uroczystość świętego Józefa. Kult Józefa rozwijał się od IX wieku, ale dopiero w 1870 roku papież Pius IX ogłosił go uroczyście patronem całego Kościoła. Józef patronuje w sposób szczególny także naszej diecezji i to jego opiece. Polecajmy sprawy nas samych, naszych pasterzy, sprawę pokoju całego świata. Druga niedziela Wielkiego Postu. Dzisiaj liturgia słowa zaprasza nas, abyśmy spojrzeli ku górze, spojrzeli ku niebu. To zaproszenie wyrażone jest słowami Ewangelii, którą usłyszymy w najbliższą niedzielę. Mianowicie Ewangelię, która zasadniczo z racji swojego tekstu kojarzy nam się z sierpniem, z uroczystością, świętem przemienienia Pańskiego, bowiem dzisiaj Pan Jezus bierze nas na górę. Bierze swoich trzech uczniów, idzie z nimi na górę i tam w obecności tych uczniów na tej górze się przeistacza, przemienia. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawimy tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie to słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. I są to słowa zapisane ręką świętego Mateusza w jego Ewangelii w rozdziale 17, wierszu od pierwszego do 9. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego na progu czy na początku Wielkiego Postu czytamy Ewangelię dotyczącą przemienienia Pana Jezusa. Ano wydaje się, że jest to jak najbardziej uzasadniony tekst na okres Wielkiego Postu. Dlaczego? No po pierwsze, jak powiedziałem na wstępie, pokazuje nam kierunek, w którym powinniśmy dążyć. Uczniowie zostali wyprowadzeni na górę wysoką. Zostali wprowadzeni ku niebu, znajdowali się bliżej nieba, o te kilkaset czy kilkadziesiąt metrów, ale jednak jest to kierunek wertykalny, który wskazuje nam również na to, abyśmy wzięli pod uwagę tego typu przemianę w naszym życiu. Następnie właśnie ten kierunek ku niebu związany jest z przemienieniem Pana Jezusa. Uczniowie, będąc na górze, uczestniczyli w czymś, czego tak naprawdę sami nie rozumieli. Mianowicie uczestniczyli w objawieniu się boskiej chwały ich mistrza. Dlaczego nie rozumieli? Ano właśnie tekst nam wyjaśnia. Przerażeni upadli na twarz. Chcieli zbudować namioty dla Jezusa i dla osób, które towarzyszyły temu przemienieniu, a więc Mojżeszowi i Eliaszowi. A więc myśleli w kategoriach bardzo ludzkich, bardzo ziemskich. Ale tam był jeszcze jeden szczegół. Głos z nieba. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. No właśnie, słysząc te słowa, uczniowie upadli na twarz. Upadając na twarz, niejako oddali tym samym cześć boską Jezusowi. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Są to słowa, które Bóg Ojciec zostawia nam na drogi Wielkiego Postu. Abyśmy, idąc za Nim, tam, dokąd On nas prowadzi, na górę wysoką osobno, abyśmy także starali się słuchać Jego głosu, abyśmy, idąc ku
idąc drogą Wielkiego Postu ku Jego śmierci, męce śmierci i zmartwychwstaniu, starali się wypełniać to, o co nas prosi. Bo tylko i wyłącznie w ten sposób zrealizują się obietnice, które On nam zostawił. Tylko i wyłącznie słuchając Go, dostąpimy razem z Nim zmartwychwstania. A powie nam o tym więcej jeszcze dzisiejsza liturgia słowa, czytania pierwsze i drugie, do których uważnego słuchania bardzo serdecznie zapraszam.